Witajcie, podróżujemy po winnicach winiarskiego regionu Enotarnowskiej. Zawędrowaliśmy do winnicy Zadora, do Szczepanowic. Zobaczcie, jak pięknie tutaj widać przynajmniej fragment tej winnicy. Co prawda jest marzec, a więc najmniej atrakcyjny miesiąc pod względem fotografii, kręcenia zdjęć i całej tej oprawy. Ale zobaczcie, tam na północy mamy taki naturalny wał, który osłania tą zalesiony, który osłania tą winnicę. Z zachodu i wschodu mamy stare drzewa owocowe, takie sady z jabłkami, śliwami, a nawet z brzoskwiniami i oczywiście z czereśniami, bo to jest całe mnóstwo czereśni. Jesteśmy na wysokości 280 metrów nad poziomem morza, kilkanaście kilometrów od Tarnowa, polskiego bieguna ciepła, najcieplejszego miasta w Polsce, i ten wpływ tego ciepłego powietrza również w jakiś sposób kreśli tutejsze terroir, tutejsze siedlisko. Słuchajcie, ale najważniejsze dla tutejszego terroir są gleby. Gleby ilaste, żwirowe, a przede wszystkim kamieniste, z piaskowcem opatowickim. To jest taki czerwony piaskowiec z takimi naleciałościami tlenku miedzi i tlenku żelaza, i to powoduje, że tutejsze wina mają nieprawdopodobną energię. To naprawdę w tym winie czuć i to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla winnicy Zadora. Nie powiedziałem wam o nazwie. Nazwa Zadora to nazwa herbu niegdysiejszych właścicieli tych terenów, Szczepanowic, którzy także tu nieopodal mieli swoją winnicę. To jest takie właśnie nawiązanie historyczne. 280 metrów nad poziomem morza, to już mówiłem. Stog jest nachylony mniej więcej 10%. Oczywiście z ekspozycją południową, otaczają nas z wszystkich stron zalesione wzgórze. Jest to naprawdę przepięknie. Musicie kiedyś tutaj koniecznie wpaść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. 2,3 hektara w tej chwili liczy sobie ta winnica. Jak w większości polskich winnic z odmian na czerwone wina, mamy tutaj Rondo, Regent, Leon Milod, Marshal Foch, ale także Dornfelder czy Pinot Noir. Czyli będziemy kosztować Dornfeldera. A z białych odmian co mamy? No oczywiście Solarisa. Tutaj mam Solisa, właśnie zrobionego z Solarisa w kieliszku. Też będziemy go za chwilę degustować razem z lokalnymi serami, a więc Solaris, a więc Hibernal, a więc Seyval Blanc, a więc Johanniter, ale także Orion, Phoenix czy chociażby Chardonnay. Takie pyszności tu na nas czekają w winnicy Zadora w Szczepanowicach. Słuchajcie, zaraz będziemy próbować tego Solisa z lokalnymi oczywiście serami z nieodległych Bogoniowic, ale wcześniej wam chciałem jeszcze pokazać. Zobaczcie, to jest ten piaskowiec opatowicki, o którym mówiliśmy wcześniej. Ma takie delikatne właśnie naleciałości, wtrącenia tlenków żelaza i tlenków miedzi, i to jest właśnie to, co decyduje o smaku tutejszych win. Kamień sobie zostawimy, natomiast przejdziemy do czegoś znacznie ciekawszego. Zobaczcie, to jest Solis. Najpierw zwróćcie uwagę na etykietę. Fantastyczna cała seria tych etykiet jest właśnie taka, bardzo minimalistyczna. Oczywiście jest nazwa winnicy, logo winnicy, nazwa wina, ale przede wszystkim te zwierzątka, które się znajdują na etykietach, na każdej oczywiście jest inne, to są te, które możecie tutaj spotkać właśnie spacerujące sobie koło czy też po winnicy. A na Solisie nieprzypadkowo jest barzęt, dlatego że jak dowiedzieliśmy się od pani Zosi Michałowskiej, właścicielki i głównej enolożki tej winnicy, to barżanty uwielbiają tego Solarisa, bo Solis jest Solarisa, jak tylko tutaj zaczyna dojrzewać, to zjawiają się, je bezczelnie wcinają, ale ja się im nie dziwię. Słuchajcie, zobaczcie najpierw na kolor tego wina. To jest taka bardzo porządna słomka, już nawet może lekko ciemna, w takie miodowe kolory uciekająca. A i to, co jest najpiękniejsze, najbardziej istotne w Solarisach, to właśnie ten ich taki energetyczny, buchający z kieliszka zapach. Te miodowe nutki tutaj gdzieś są, ale przede wszystkim wybijają się tu owoce, trochę cytrusów, ale także owoce tropikalne. Jest tu przede wszystkim właśnie, chyba tak sądzę, taki dojrzały, porządnie ananas skąpany właśnie w tym miodzie. No w każdym razie zapach jest nieprawdopodobny. I to jest wino ekstraktywne, to znaczy, że nie jest płaskie, czuć w nim całe mnóstwo smaków, jest taka trochę struktury. To wynika również z tego, że Solaris jako szczep gromadzi bardzo dużo cukru i można z niego zrobić naprawdę wysokoprocentowe wina. Ten Solis ma akurat 14
procent w ustach też są te owoce trusowe, jest brzoskwinia, jest trochę gruszki, trochę dojrzałego jabłka, no kawał naprawdę dobrego wina. A jak powiedziałem, do tego wina, co sobie zjemy? No zjemy sobie oczywiście serki z Bogoniowic, to jest taka nieduża mleczarnia, nie kilkanaście kilometrów stąd, koło Ciężkowic, no znanych ze skamieniałego miasteczka. Tu są różne rodzaje tych serków, to są serki podpuszczkowe, niedojrzewające, bardzo delikatne, sam raz właśnie do takiego wina na jakąś delikatną przystawkę. Ten jest akurat czysty, mleczny, ale są też z ziołami, z papryką oraz z lekko dymnym posmakiem podwędzane. A drugi rodzaj sera, który tutaj mamy, to jest też ser robiony w Bogoniowicach, też podpuszczkowy, też niedojrzewający, delikatnie tłusty, taki kremowy w smaku. Ale żeby wszystko nam zagrało, to do tego wszystkiego proponuję, żebyście jeszcze spróbowali robionych tutaj na winnicy przez panią Zosię przetworów. To jest oczywiście powidło śliwkowe z rosnących tu niedaleko śliwek, węgierka. 100% jest najlepsza śliwa, jaka jest w kosmosie. No i oczywiście dżemik z brzoskwini. Te brzoskwinie też tutaj rosną. No to degustujemy. Możecie mi tylko pozazdrościć. Jesteśmy nieustannie w Szczepanowicach, w winnicy Zadora u pani Zosi Michałowskiej i mamy przyjemność kosztować tym razem 100% Dornfeldera. To jest wino z Niemiec. W tej chwili po Pinot Noir największy areał upraw właśnie w Niemczech. Natomiast w Polsce stosunkowo rzadko jest ciągle jeszcze uprawiane, a szkoda. Zobaczmy na etykietę. Mamy tutaj tym razem kolejnego zwierzaka. To jest oczywiście zając. To jest taka nieoczywista sugestia, że dobrze byłoby zjeść to wino z czymś pieczystym, z jakimś dzikim zwierzakiem. My mamy takiego dzikiego zwierzaka do tego Dornfeldera. Zrobiła tą pieczeń pani Zosia, a tak naprawdę to pan Stanisław, jej mąż. Czyli krótko mówiąc pieczony schab, polany sosem ze śliwek, z węgierek, delikatnie podprawionym korzennie, gałką muszkatułową między innymi. Ale wróćmy do tego, co najistotniejsze, czyli do tego wina. Zobaczcie, wszystkie Dornfeldery mają kolor ciemny. Nie tak ciemny jak Regent, ale jednak rzeczywiście jest taki wchodzący w taką purpurę, może nawet w jakieś delikatne odcienie brązów. Coś w tym stylu. To kobiety lepiej by oceniły ten kolor. To jest wino, które ma już 5 lat, bo to jest 2016 rocznik. Ono sobie fermentowało i dojrzewało w stalowych kadziach, a potem przez rok w używanej beczce z francuskiego dębu. I to wszystko czuć. Czuć tutaj takie przede wszystkim lekko węglowe, dymne nuty, ale cały czas przebija się taki bardzo przyjemny owoc. To są takie ciemne owoce lasu. Myślę, że jeżyny, może jest tu też trochę takiej dojrzałej wiśni. Pachnie naprawdę w złożony sposób. Ale w ustach ma tą bardzo dobrze utrzymaną, ciągle żywą kwasowość owocu. Właśnie takiej wisienki. Bardzo przyjemne wino. Może troszkę też czarnej porzeczki. Jestem przekonany, zresztą zaraz to spróbuję, że z tym schabem będzie idealnie po prostu pasowało. No jak może być inaczej, kiedy parujemy lokalne wino z lokalnym.